Witam, tutaj Biś, to jest kolejny odcinek z portala Story Samela. Dobra, właśnie wziąłem leki, wstałem i te sprawy, jest godzina 8:26. I zobaczymy, co Virgil powie. Nic? Zaraz coś powie. Hey, we're finally at the production facility. I've been able to find a rail a bit further on. I'll meet you up ahead. Aha, jeszcze parę testów nie czekam. You should find a way out of this test chamber before your portal gun's black hole violently implodes. Anyway, beyond one of these walls are catwalks leading to the end of a manufacturing line. A, czyli ja nie mam tego robić? Ale ja chcę może. Czy to się da zrobić w ogóle? Co ten przycisk robi? Ten przycisk jest trochę bez sensu. Ja potrzebuję tego tutaj. Burnt in book. Why? Ow. Możliwe, że tego się nie da zrobić. Tędy wlazłem. O, do tego. To jest po co? Nie mogę tego użyć. Co za... gówno. Znaczy, że tamto jest po to, a to jest po tamto. Czyli, że co, ja nic nie mogę? To mi co daje? Wyjście zaledwie. I co? We'll be going through the way to storage cube manufacturing. It's now or never. We've got to make our move on Aegis and destroy it before this whole... Ale ja chcę spróbować to zrobić. Muszę się napić, bo... Już lepiej. Chcę spróbować. Hey, we're finally at the production facility. I've been able to find a rail a bit further on. I'll meet you up ahead. Good. You should find a way out of this test chamber before your portal gun's black hole violently implodes. Anyway, beyond one of these walls are catwalks leading to the end of a manufacturing line. Mam tą kostkę przeprowadzić tutaj, żeby to zapalić.
Ale teraz tego się nie da zrobić chyba. No bo jak? Jak tu potrzebuję kostki i tam potrzebuję kostki, a dostaję tylko jedną, no to tego się nie da. Przecież jak to zdespawnuje tym przyciskiem, to tu się pojawi po jakimś czasie i spadnie. Ale to zniknie. No i to nie będzie działać. A to tam musi być. Raczej. Po portalu nie postawię. Mogę jedynie tutaj, na tej ścianie. Portal w ogóle ma fajny ambient. Tego się nie da. We'll be going through the weighted storage cube manufacturing. It's now or never. We've got to make our move on Aegis and destroy it before this whole place floods. Once you get out there though, it'll have a bead on you in minutes. So we can't stop moving. Organic threat presence shown on scanners. Yosh! The acquiring target. That was quick. Better keep moving. Szybciej niż myślałem. And this is the room where they test if cubes are actually able to press buttons. It's some vital testing. A cube that can't press buttons? It's a total waste. Poważnie. Virgil! O, dobre. You should be able to slip through the door if it opens. Don't stay too long though. Those doors will close with 5,000 pounds of pressure. Dwa i pół tony? O cholera. Sporo. Should be able to slip through the door if it opens. Don't stay too long though. Those doors will close with 5,000 pounds of pressure. Dużo. Nie powiem. Sporo. Virgil. Hej. To nic nie ma. Science weighted storage cubes have to be bulletproof. Tak, wiem. Well, that cube wasn't strong enough. Offices are up those stairs. There are no cameras in this part of the facility, so Aegis won't be able to trap us. Still, we've got to take him out if you want to leave this place. Anyways, if you go through the offices, I'll go through the service areas. Okay. Ha, ha, ha.
kocham soundtrack z tej gry. Jest cudowny. Aha. Oh, there you are. I thought maybe somehow you managed to get lost. Anyway, we're almost at Aegis's part of the facility. Mind your head here. Those metal plates will hurt if they hit you. Can you believe it takes 6 of those plates to make 1 cube? Ridiculous! No, trochę tak. No trochę ridiculous, nie powiem. To było głupie. Nie powiem. A po co one tak nadjeżdżą? Po co, bo tu jest wentylacja? Bez sensu. Aha, ja muszę tu zejść. Uwaga, kicham. Ale jej. O, no nie. I tak bym jej nie mógł zabrać. Aegis's lair. What an impressive sight. Nie szczególnie, szczególnie Aegis Core Access. Cube Manufacturing. Co to 2056 to jest rok, czy co? Idziemy tam w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie. A muzyka jest złowroga. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, że jeśli coś się skończyło, to coś nowego się zacznie. I na razie, cześć.